Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Andrew Riddles. Miejsce i okres działalności: Kalifornia i okolice Chicago, USA. Lata 80. i 90. Liczba ofiar: 8. Skazany na śmierć. Osiemnastego stycznia 1986 roku kampus Saddleback College w kalifornijskim Mission Viejo tętnił życiem napędzanym przez młodość, hormony i używki. Można powiedzieć dzień jak codzień w studenckiej społeczności. Wieczorem jego obszar patrolował rutynowo strażnik pilnujący pozorów porządku w miejscu, w którym trudno go szukać. Około 22:30 jego uwaga przykuło coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się manekinem leżącym na parkingu. Gówniażeria znowu coś przywlekła z miasta po imprezie? Podszedł bliżej i wtedy zauważył coś, czego nie powinno być wokół manekina. Plamy krwi. Zorientował się, że to ciało młodej kobiety. Błyskawicznie poinformował o swoim znalezisku policję. Tymczasem dwóch przechodzących obok studentów rozpoznało zmasakrowaną dziewczynę. Ty zobacz, ja ją znam, tak. To ta Robin Bradley. Detektyw, który pierwszy przybył na miejsce zbrodni, zanotował, że kobieta miała podniesioną sukienkę, widoczną bieliznę, a jej torebka znajdowała się kilka metrów od ciała. Dziewczyna zginęła od ciosów nożem, zadanych w tułów. Podczas późniejszej sekcji okazało się, że było ich 41. Inne ślady wskazywały, że doszło do walki. Nie znaleziono natomiast żadnych próbek DNA mogących wskazywać sprawcę. Nie stwierdzono gwałtu. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Dwa lata później, 17 lipca 1988 roku w Cathedral City, w dzielnicy słynącej z prostytutek włóczących się po ulicach w poszukiwaniu klientów, jedna z nich wsiadła do pick-upa z facetem. Była nią 29-letnia Julie McGee. Jej ciało znaleziono niedługo później na pustyni. Identyfikację utrudniał fakt, że zwłoki zostały mocno okaleczone przez zwierzęta i rozkład przyspieszany upalnym słońcem. Przyczyna śmierci była jednoznaczna. Postrzał w głowę z pistoletu kaliber 45. Patrz, tu leży pudełko po nabojach do 45. Nasz romantyk się wystrzelał. Niedługo później, bo już we wrześniu, na terenie opuszczonej fabryki znaleziono zwłoki kolejnej prostytutki. 31-letniej Mary Ann Wells, widzianej ostatni raz, gdy wsiadała z klientem do samochodu w San Diego. Ona również została zabita strzałem w głowę. W pobliżu znaleziono kolejne pudełko po amunicji kaliber 45, aczkolwiek tym razem sprawca zostawił również prezerwatywę. Badania wykazały ślady obcego DNA, jednak analiza bazy danych nie powiązała ich z nikim. Wiosna 1989 roku przyniosła kolejne analogiczne morderstwo. W kwietniu znaleziono zwłoki 20-letniej prostytutki Tammy Erwin. Jej ciało nosiło ślady trzech postrzałów. To przyniosło śledczym kolejny wniosek. Jak nic, grasuje u nas seryjny morderca prostytutek. Nie ma co do tego wątpliwości. Ci z Riverside pracują nad podobnymi przypadkami. Być może to ten sam. Policja z obu hrabstw połączyła siły. Analizy balistyczne potwierdziły, że strzały pochodziły z tej samej broni, więc ostatnie wątpliwości co do liczby sprawców się rozwiały. Nic jednak nie przyniosło przełomu w dochodzeniu. 3,5 roku później, 27 września 1992 roku, 19-letnia pielęgniarka z domu opieki, Jennifer Asbenson, spieszyła się do pracy. Uciekł jej ostatni autobus i praktycznie straciła szansę na to, by się nie spóźnić, gdy pojawił się on, kierowca pick-upa. Przystojny, sympatyczny, na pewno niegroźny. Podwieź cię gdzieś? Wygląda na to, że się spieszysz. O, z nieba mi pan spadł. Spóźni się do pracy i będą kłopoty. Droga minęła w miłej atmosferze, więc nie zaskoczył jej widok pick-upa, który dzień później stał pod jej pracą, gdy kończyła zmianę. Chętnie przystała na propozycję podwózki do domu, jednak tym razem nie miało być tak miło. Chwilę po tym, jak wsiadła do samochodu, kierowca zjechał w ustronne miejsce i wyciągnął nóż. Siedź cicho i rób co mówię. Związał jej ręce i ruszył na pustynię. Tam doszło do próby gwałtu, jednak brak erekcji u sprawcy na to nie pozwolił, natomiast wyzwolił ogromną wściekłość. Mężczyzna pobił Jennifer i zaczął dusić, ale zmęczony nie dokończył sprawy.
Ponownie spróbował gwałtu, jednak i tym razem się nie powiodło. Sfrustrowany wrzucił kobietę do bagażnika samochodu i ruszył. Zmaltretowana dziewczyna wiedziała, że to jej ostatnia szansa, by ujść z życiem. Udało jej się oswobodzić ręce i skorzystać z błogosławieństwa amerykańskiej myśli technicznej skonstruowanej na takie okazje. Systemu otwierania bagażnika od wewnątrz. Gdy kierowca zwolnił, otworzyła bagażnik i wyskoczyła na drogę między przejeżdżające samochody. Udało jej się zatrzymać wojskową ciężarówkę. W tym samym czasie morderca, zaś widząc wszystko w lusterku, szybko odjechał. Żołnierze, którzy się nią zaopiekowali, odwieźli Jennifer na najbliższy posterunek, gdzie złożyła zeznania. Miała pani szczęście. W okolicy zginęło już kilka prostytutek. Ale ja nie jestem prostytutką. I to panią odróżnia od pozostałych ofiar. Albo to inny sprawca, albo rozszerzył działalność. Minęło 2,5 roku, które nie przyniosły przełomu w śledztwie. W tym czasie nie doszło do kolejnych morderstw, aż do 11 marca 1995 roku, kiedy to zaginęła Denise Maney, 32-letnia prostytutka z Riverside County. Jej nagie, skrępowane zwłoki znaleziono w Palm Springs. Przyczyna zgonu była oczywista. Kobieta miała odstrzelony tył głowy. Sekcja wykazała, że przed śmiercią odbyła stosunek seksualny. Nie znaleziono natomiast ubrania ofiary. Najprawdopodobniej sprawca zabrał je jako trofeum. Rok później, 14 stycznia, doszło do analogicznej zbrodni. Z Wolf Lake w Chicago wyłowiono nagie zwłoki Laury Juliaki. Nie znaleziono ubrań ani rzeczy osobistych ofiary, jednak wtedy z racji odległości od Kalifornii nikt nie powiązał tego zabójstwa ze sprawami mordów na prostytutkach na zachodnim wybrzeżu. To jednak nie był koniec. Szefie, z Vermilion River wyłowiono ciało prostytutki. Naga, zakneblowana taśmą, postrzał w głowę. Czyżby nasz seryjny powrócił? Tak, Cassandra Corum zginęła 14 lipca. A już 2 sierpnia znowu z jeziora Wolf Lake w Chicago wyłowiono zwłoki 22-letniej prostytutki Lynn Hubner, zamordowanej w ten sam sposób. Tymczasem w listopadzie w stanie Illinois policja obserwowała znaną im podejrzaną kobietę lekkich obyczajów. Pod jej domem stał pick-up, w którym siedział mężczyzna. Oficerowie postanowili zbadać, czy ma z nią jakiś związek. Był nim 31-letni Andrew Riddles, pracownik wojska. Kierowca był uprzejmy, odpowiadał na pytania, natomiast uwagę policjantów przykuł fakt, że samochód był idealnie wyczyszczony, tak jakby przed chwilą opuścił fabrykę. Podczas szczegółowych oględzin znaleźli w środku broń. Wozi pan naładowany rewolwer? Ma pan na niego pozwolenie? Wie pan, panie oficerze, pracuję w wojsku. Tam jest dużo broni. Po szybkim sprawdzeniu okazało się, że Riddles nie ma pozwolenia. Został więc aresztowany, a broń skonfiskowano. W Stanach jednak nie jest to szczególnie tępione przestępstwo, więc niebawem opuścił areszt. Ale nie był to jego ostatni kontakt z organami władzy. 1 kwietnia 1997 roku policja dostała zgłoszenie o awanturze w hotelu American Inn w Hammond. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że doszło do sprzeczki między prostytutką i klientem. On oskarżał ją o oszustwo, ona jego o nakłanianie do perwersyjnych i niebezpiecznych zabaw. Zaproponował jej wycieczkę nad Wolf Lake i seks w kajdankach. Tym awanturnikiem był Andrew Riddles. Oficer nie aresztował nikogo, ale podczas sporządzania notatki coś mu zaświtało. Zaraz, przecież z Wolf Lake wyłowiono już chyba ze 2 martwe prostytutki. Sprawdźmy, kim jest ten gagatek. Podczas wertowania kartoteki Riddlesa funkcjonariusz natknął się na informację o skonfiskowanej broni. Sporządził kompleksowy raport, w którym wskazał go jako możliwego podejrzanego w sprawie zabójstw i wysłał do Departamentu Policji Chicago. Tam natychmiast podjęto trop i przekazano skonfiskowany rewolwer do analizy balistycznej. Badanie wykazało, że z tej właśnie broni zastrzelono Juliaki, Corum i Hubner. Bingo! Szykuj chłopaków, jedziemy pod rania. 23 kwietnia 1997 roku Riddles został zatrzymany pod domem rodziców, z którymi od paru lat mieszkał, pod pretekstem wyjaśnienia sprawy skonfiskowanego rewolweru. Panowie, ale tę sprawę już dawno wyjaśniłem. Tak, ale mamy jeszcze kilka wątpliwości. Pojedzie pan z nami na posterunek i porozmawiamy. Ponowne, niby to rutynowe przesłuchanie miało na celu sprowokowanie podejrzanego. W trakcie potwierdził, że kupił rewolwer kilka lat wcześniej w Calumet City. Miał go cały czas i nie udostępniał nikomu.
Detektywi wyjaśnili, że z podobnej broni zginęło kilka kobiet i pokazali Uridelsowi ich zdjęcia. Poznaje je pan? W życiu ich na oczy nie widziałem. A to ciekawe, bo badania balistyczne wykazały, że zginęły z pańskiej broni. Chyba dziś nie pójdę już do pracy. Uridels otworzył się przed śledczymi. Opisał ze szczegółami poszczególne zbrodnie i zasugerował, że powinni się w jego sprawie skonsultować z policją w Kalifornii. Śledztwo ruszyło z kopyta i szybko okazało się, że mężczyzna odpowiada za kalifornijskie morderca prostytutek oraz to sprzed lat, gdy zabił studentkę Robin Bradley. Analiza przeszłości Uridelsa wykazała, że miał trudne dzieciństwo, był wykorzystywany seksualnie i maltretowany przez rodziców. Po szkole średniej od razu wstąpił do Marines i stacjonował przez 8 lat w wielu jednostkach w całej Kalifornii. Nie zrobił kariery w wojsku, na finiszu został zdegradowany za brak autorytetu u podwładnych. Uchodził za mruka i samotnika. W międzyczasie nawiązał romans z 15-latką, którego efektem była ciąża. W obawie przed zarzutami za współżycie z nieletnią nakłonił ją do aborcji. W trakcie służby popełnił 4 morderstwa. Po odejściu w 1991 roku przeniósł się do rodziców w Chicago i tam dopuścił się kolejnych zbrodni. Nie wiem, co we mnie siedzi. Nie były dla mnie istotami ludzkimi. Po prostu kończyłem z nimi to, na co miałem ochotę i zabijałem. I pewnie robiłbym to dalej. Proces w Illinois ruszył w 2002 roku. Tu Uridels odpowiadał za zabójstwa Laury Juliaki i Lynn Hubner. Sędzia nie miał wątpliwości. W obliczu dwóch morderstw skazuje oskarżonego na karę śmierci. Gubernator stanu rok później zamienił 2 wyroki śmierci na podwójne dożywocie. W 2004 Uridels został skazany na kolejną karę śmierci za zabójstwo Cassandry Cullum. Procesy w kolejnych sprawach odbywały się w 2011 roku i w marcu oraz październiku 2018. We wszystkich wyrok był ten sam. Kara śmierci, którą to Uridels wymierzył sobie sam 2 listopada 2018 roku w więzieniu San Quentin. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.